650 km dzieli Kraków od Szczecina. Wiele lat zajęło im pokonanie tej drogi. Wędrowali różnymi ścieżkami, ale wreszcie się spotkali. Michał Materla i Tomasz Gwal. Z jednej strony mamy zawodnika, który będzie toczył 15. walkę dla organizacji KSW. To Michał Materla. Z drugiej strony absolutnego debiutanta, który wydawało się, że nigdy nie będzie walczył dla tej właśnie organizacji. Okazuje się, że nie wolno nigdy mówić nigdy. No to odpalamy naprawdę. To jest jedno z najlepszych zestawień. A gdzie tam? To jest najlepsze zestawienie w historii polskiego MMA. I teraz raczmy się tym. Mam nadzieję, że troszeczkę dłużej niż przez jedną rundę. Materla kontra Drwal. O mistrzowski pas kategorii średniej. I teraz Drwal. Bardzo szybkie ręce, bardzo mocne ręce. I tych jego ciosów Materla musi się wystrzegać. Czy będzie przenosił walkę do parteru, czy szalony berserker podejmie tę wymianę w stójce tymi cepami, ale wydaje się, że na samym początku Drwal jest bardziej precyzyjny, że jest szybszy i ma celniejsze oko. Ależ tam jest napięcie, a mimo, że stoją od siebie kilkanaście centymetrów, to tam naprawdę aż iskrzy i te wszystkie ciosy. Każdy jeden pojedynczy, choćby lewy prosty, prawy prosty w wykonaniu Tomka, ma urwać głowę rywalowi. Tym bardziej, że Drwal fenomenalnie obraca pozycję. Raz potrafi walczyć z lewą ręką wysuniętą do przodu, raz jako mańkut. I tym dezorganizuje tę obronę Materli. Teraz kolejna akcja, trafił lewym, poprawił prawym, ale pamiętajmy, że Michał ma głowę niezwykle mocną i jego trzeba naprawdę trafić bardzo mocno, aby ten się przewrócił. Na razie precyzja Drwala, doskonała praca na nogach, umiejętność poruszania się i schodzenia z linii ciosu. To wszystko przemawia za Tomkiem Drwalem. Nisko opuszczona garda prowokacyjnie, a Tomek Drwal, ale on z tej nisko wypuszczonej gardy potrafi naprawdę strzelić bardzo, bardzo szybko i musi cały aktualny mistrz być bardzo, bardzo czujny i bardzo skoncentrowany. Ależ to jest wszystko na milimetrze. Wszystkie te akcje Drwala, to widzą Państwo, to są kombinacje, to są przygotowane akcje, w których przede wszystkim tą prawą ręką ma przewrócić się rywala i skończyć się walkę. Zamknięty Drwal w tej chwili pod siatką, jak będzie z tego wychodził. Znów zmiana pozycji, widzieli Państwo, lewa, później prawa ręka doszła do głowy Materli. Stara się zbijać Materla. W zależności, ale głównie tę prawą rękę Drwala, który w tej chwili walczy z pozycji mańkuta, dociska do siatki i nie przewraca. Może ale druga. Już ponowienie ataku w wykonaniu Materli. Sprowadził ten pojedynek do parteru. Świetnie zrobił to szczeciński berserker. Połowa rundy, a więc ta pierwsza połowa należała do Drwala. Teraz jest szansa, że ta będzie należała do Materli, dlatego że Drwal z pleców niebezpieczny nie jest. Dużo czasu ma teraz Michał Materla, aby powoli, powoli pracować sobie nad Tomkiem Drwalem. Zobaczymy, jak skutecznie zrobi to zawodnik ze Szczecina. Oczywiście Drwal będzie wykluczał. Będzie starał się doprowadzić do pasywności, do tego, aby brytyjski sędzia Richard Mitchell podniósł tę walkę, bo tam jest jego szansa, a nie w parterze. Ale zdaje sobie sprawę Materla, że stójki to on raczej z Drwalem nie wygra, ale tutaj to jest wielka okazja do tego, aby może nie poddać Drwala właśnie tymi ciosami z góry, mocno go naruszyć. Na razie jednak krzywdy mu nie zrobił. Próbuje odzyskać gardę Tomek Drwale, przy okazji eliminujące uderzenia. A Michała Materlina, coś tam miał do powiedzenia zawodnik ze Szczecina do sędziego. Ciągle neutralizuje Drwal te ofensywne poczynania Materlia. Czas płynie. Zostało 70 sekund do końca rundy. Ale to jest oczywiście pozycja, która w tym pojedynku, w tej rundzie premiuje Michała Materlę. Zawsze pozycja z góry w MMA będzie lepiej widziana w oczach sędziów punktowych. Tak jest, kilka króciutkich takich nieśmiałych ciosów na korpus, jeden na górę. A sędzia tego pojedynku uznał, że nie dzieje się tam zbyt wiele. A więc po raz kolejny batalia na pięści na środku klatki. W związku z tym 45 sekund teraz szansy dla Tomasza Drwala.
pierwszym okresie rundy. Ta stójka była wyraźnie po jego stronie, teraz także zachwiały się nogi pod Materlą, po tym lewym trafionym. I teraz znów Materla idzie po nogi rywala, dlatego że kolejny cios wylądował na jego twarzy. Pięknie do góry i znów ma rywala na plecach. Świetna ta pierwsza runda, kapitalna. Zmieniają się sytuacje jedna za drugą. To jest niezwykłe doświadczenie, dojrzałość jako fightera Michała Materli i zawodnika kompletnego. Nie idzie z tu jeszcze, szybciutko klinczuje i sprowadza walkę do parteru, odnajdując się w płaszczyźnie, w której naprawdę jest prawdziwym wirtuozem. I to on zakończy tę pierwszą rundę, będąc z góry. Miał dwa razy Tomasza Trwala na plecach. Druga runda walki o mistrzowski pas w kategorii średniej między Michałem Materlą, który tego pasa broni, a Tomaszem Trwalem, który chce mu go zabrać. Mocno i zdecydowanie stara się trafiać Trwal. Bez wątpienia ten jego boks jest taki bardziej uporządkowany. W tej stójce jest szybszy, bardziej precyzyjny. Ale oczywiście Materla będzie starał się rzucić swoim, ale tak jak teraz zaatakował kolanem i wepchnął w tej chwili Trwala w siatkę. Jeden cios rzucony tak od niechcenia i nagle wszystko się zmienia. Teraz świetnie w tym klinczu kolano zapracowało już dwukrotnie na korpus Tomka Trwala, a ten wszystko zrywa. Chce wymiany ciosów w pół dystansie, no tylko że poprzednią wymianę wygrał Materla. Kto będzie górą tym razem? Materla ma do zaproponowania jeszcze więcej. Trwal raczej to, co widzimy w tej właśnie chwili. I znów zmiana pozycji. Trafił od razu tym lewym i stara się zrobić to jeszcze raz. W miarę upływu czasu będziemy patrzyli na obu zawodników, jak wytrzymują ten pojedynek kondycyjnie. Co do Materli, chyba nie mamy wątpliwości, że da radę, bo przyzwyczaił nas do tego. No zobaczymy, w jakiej formie fizycznej jest Tomek Trwal, bo trzeba powiedzieć, że on ostatnio walczy bardzo, bardzo rzadko. Jedna walka w 2013 roku, jedna walka w 2014, to jest pierwsza w tym roku, także no nie szaleje z tym tempem pojedynków. Cztery walki, cztery zwycięstwa. Bardzo mocno Materla. I bardzo celnie. Zablokowane to, ale ta ręka na pewno boli. Już nie jest w tej chwili tak wyprzedzająco szybki Trwal, jak było to w pierwszej rundzie. Już te ręce wolniej wędrują w stronę twarzy Materli, który widać, że chyba zyskał wiarę tym udanym uderzeniem i w tej chwili stara się zapędzić swojego rywala pod siatkę i tam zaatakować go, tak jak teraz. Ale musi przygotować każdy pojedynczy atak. Tutaj trzeba naprawdę ważyć sobie emocje i tą dawkę ryzyka. Stawką pojedynku mistrzowski pas. Dobre w tej chwili odejście do Materli, także dlatego, że inaczej to mogłoby się zakończyć knockdownem. Szuka cały czas tego podbródkowego Tomek Trwal. Widać, że rozczytany jest, jeżeli chodzi o defensywne swoje możliwości, Michał Materla. Materla rozcięty. Pojawia się krew pod lewym okiem. To jest konsekwencja właśnie tego podbródkowego, na który poluje konsekwentnie Trwal. O, ale teraz kapitalny unik rotacyjny w wykonaniu zawodnika z Krakowa. A jednocześnie są ciosy. Jest punktowanie. Tyle tylko, że wydaje mi się, że Trwal coraz mniej sił ma, że to powietrze zaczyna łykać z coraz większymi haustami. Za wszelką cenę postawili sobie cena, by urwać sobie wzajemnie głowy, śmigając raz po raz tym długim prawym prostym. Ale głowy ciągle na swoim miejscu. Trwale w ataku. Trwale rozbija Materla, ale w tej chwili Materla zaatakował. Trafił lewym i teraz doskoczył Trwal. Kiedy będzie ta akcja? Kiedy to zawodnik ze Szczecina znów ruszy po nogi rywala? Teraz właśnie i ma go na ziemi. Kapitalnie robi to w tym pojedynku Michał Materla. Kiedy tylko jest odpowiednia chwila, idealny moment, on zaprasza Trwala do parteru, a tam to on rozdaje karty. Cały czas,
Tylko 45 sekund do zakończenia tej drugiej rundy. Wydaje się, że bez specjalnego wysiłku Materla zostanie do końca tej rundy w tej właśnie dominującej pozycji. Próbuje skręcać się po siatce Tomek Drwal, aby tam ewentualnie próbować zaskoczyć Michała. A do końca tej drugiej rundy już tylko 30 sekund. I przed nami będzie trzecie starcie, które będzie decydowało o tym, czy Michał Materla zostanie z mistrzowskim pasem kategorii średniej, czy zawiśnie on na biodrach Tomasza Drwala. Wielkiej krzywdy Drwalowi Materla nie zrobił, ale z góry skontrolował go. Wszystkim fanom MMA tego amerykańskiego gymu przedstawiać nie trzeba. Cain Velasquez z główną twarzą. Jak sama nazwa wskazuje, najlepiej uczą tam zapasów. Trzecia runda walki o mistrzowski pas. Tomasz Drwal kontra Michał Materla. Dla Drwala to jest ostatnia szansa. On raczej musi w tych swoich pięściach poczuć ogromną moc. Musi rzucać się Materle, bo inaczej to on tej walki nie wygra. Ależ od początku tej trzeciej rundy obaj chcą sobie udowodnić, kto jest najlepszym zawodnikiem kategorii średniej w Polsce. Ale robią to w taki sposób, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Jakże inaczej wygląda ten mistrzowski pojedynek w zestawieniu z tą walką w kategorii półciężkiej. To nie przypominaj. Ale to dla nas jest fantastyczne, dlatego że tam walczyli obcokrajowcy, a tu są Polacy. Tak jest. I walczą zdecydowanie lepiej. Trafił. Jest lewy sierpowy siot. Odpowiedział Materla. Ależ każdy z nich jeszcze mocno stoi na nogach. Jeszcze czuje siłę w swoich pięściach, które chce umieścić się na twarzy rywala. Znów zmiany pozycji Drwala. Niebezpieczne dla Materli. Szuka cały czas tamtym kopnięciem miejsca pod prawym łokciem Tomka Drwala. Ale teraz jest uchwyt za jedną nogę. No i zobaczymy, jak teraz sobie poradzi w tej zapaśniczej batalii Michał Materla. Do tej pory ten element funkcjonował perfekcyjnie. To a teraz i zasłużone brawa dla Tomka Drwala. I prawy sierp znów wylądował i pogłębił rozcięcie. I ten podbródkowy między rękami Materli. Mają coraz mniej sił. Jeszcze raz za jedną nogę i znów dobre odejście Drwala i obrona tego obalenia. To wszystko kosztuje. Każda sekunda, każdy zadany i przyjęty cios. Każda próba obalenia i każda obrona. Teraz stara się Drwal zamknąć Drwala pod siatką. Kolejny podbródkowy siat tam na brodę, a Michała... A Materla wygląda źle, ale nadal stoi. Nadal patrzy się w tej chwili na Drwala. A wejście w nogi! Tak to się robi w Szczecinie! I teraz jest wielka szansa. To jest połowa tej ostatniej rundy. Namalował Drwal na twarzy Materli ten krwawy obraz przemocy, a namalował go tak intensywnie czerwonym kolorem, że czasami trzeba aż wzrok odwrócić, ale nie można odwrócić wzroku od walki między Drwalem a Materlą, bo to jest starcie męstwa, wytrzymałości, siły i techniki. Świetnie teraz obronił próbę wciągnięcia do gardy Michał Materla. No, jego parterowe umiejętności podkreślaliśmy bardzo, bardzo często. Wiadomo, że ma 12 poddań na swoim koncie, ale z drugiej strony, ostatnie 4 lata temu. Czyżby teraz chciał wrócić, czy będzie bezpiecznie kontrolował pozycję? Próba wykluczenia ręki, jedna ręka jest wykluczona, jeżeli wykluczy drugą, no to tym krucyfiksem może teraz naprawdę spłacić jest bardzo druga mocne wykluczona także. Tak jest, krucyfiks! Świetnie wyizolował ręce rywala, nie ma jak bronić się Drwal. Ucieka Drwal, nie ucieknie, Materla rozbija go lewą ręką. Bezbronnego spadają te ciosy jeden za drugim. Drwal wie, że musi z tego uciec, bo inaczej nie dość, że przegra, to przegra przed czasem. Każdy cios Materli w ucho w tej chwili pozbawia wiary Tomasza Drwala. Jest odporny, jest mocny, sędzia walki nie przerywa. W tym momencie na pewno Tomek Drwal dziękuję, że zasady KSW zabraniają uderzeń łokciem, bo wtedy
a na jego twarzy naprawdę dopiero byśmy malowali całą galerię brutalności. W taki właśnie sposób Michał Materla buduje sobie zwycięstwo w tym pojedynku, ale czy będzie to zwycięstwo punktowe, czy zdąży jeszcze w ciągu tych 40 sekund sprawić, aby brytyjski arbiter Rich Mitchell przerwał tę walkę. On się jednak nie kwapi. Spojrzał, jest w porządku. Cios za ciosem. Dziesiątki tych ciosów. No jak się ma bronić, skoro nie ma rąk? Świetnie to wykluczył wszystko Michał Materla. Sędzia jest blisko, aby ewentualnie przerwać pojedynek, jeżeli nie będzie obrony. 15 sekund, czy da dotrwać do decyzji Drwalowi sędzia Mitchell? 10, 9, 8. Ale to znaczy 10, 9, 8. Nie! Przed czasem Michał Materla broni mistrzowskiego pasa w kategorii średniej, wygrywając przed czasem z Tomaszem Drwalem. Jak on to zrobił? 5 sekund przed końcem ostatniej rundy. Michał Materla ponownie udowadnia nam, że tak, jutro wybory prezydenckie, ale prezydent, jeżeli chodzi o kategorię 84 w KSW, jest jeden. Michał Materla. Dziękuję. Zwycięzcą walki wieczoru. The winner and still KSW Middleweight Champion. Michał Cipa!